Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Dzisiejsze wideo zaczynam nieco odmiennie niż zazwyczaj. Dzisiaj zaczynam od timelapsów z lektorem. Dlaczego tak? Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że po prostu no, nie było za bardzo czasu na nagrywanie. Powiem Wam szczerze, myślałem, że troszeczkę więcej będę Wam opowiadał, troszeczkę więcej będę nagrywał, ale praca od rana do wieczora no, jednak jest dosyć męcząca. I teraz tak, biorę się za łazienkę dolną, tak jak widzicie, podłogi są już ułożone, na podłogach jest płytka Torano White Lapato 100 bądzina. Bardzo fajnie też tam wyszło, praktycznie same całe płytki weszły nam tutaj w tą łazienkę, ona jest dosyć wąska w sumie, tak więc bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie wszystkie ściany również idą w tej płytce Torano White Lapato, tylko ściana w prysznicu, tak jak widzicie, ta, którą teraz układam, jest no, płytka Terra Polvere Matte, chyba tak ona się nazywa, sorry jak przekręciłem, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Jeżeli chodzi o układanie płytek, no to zaczynam sobie właśnie od tej ściany prysznicowej, dlatego, bo tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, płytek różowych było dosłownie na styk i tak naprawdę każdy odpad był wykorzystany. Tutaj odpady akurat poszły na wnęki okienne oraz na boki okienne tego okna na górze, czyli najpierw musiałem dociąć płytki tutaj na dole i dopiero z tych odpadów, które nam zostały, wykorzystaliśmy sobie je na górę. Nie wiem jak to się dzieje, że to jest tak dziwnie po prostu liczone bez żadnych odpadów, ale no już nie będę wchodził w jakąś tam głębszą rozkminę, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o geberit, no to pewnie zauważyliście, że nie wycinam dziur, robię to dopiero później po związaniu już płytek na gebericie. I powiem Wam szczerze, że tak mi jest wygodniej. Niestety tutaj, jeżeli chodzi o otwór na przycisk, zapomniałem go kleić od wewnątrz. Jeżeli Wy takie rzeczy robicie, no to raczej bym Wam proponował to robić, no żeby po prostu tam do środka żadne brudy się nie dostały. Tak jak widzicie moi drodzy, tutaj za bardzo poziomicy nie używam. Ja pracuję raczej na laserach przy układaniu glazury i niektórzy się śmieją tam w komentarzach, że tak naprawdę lubię dużo laserów, no bo taka jest prawda, dla mnie jest po prostu to wygodniejsze, co do milimetra mogę ją ustawić. Oczywiście też finalna kontrola jakąś tam poziomicą jest, ale powiem Wam szczerze, że widzicie zresztą poziomicę tam w rogu, że przykładam sobie i patrzę, czy to wszystko ładnie dolega. Także wolę na laserach po prostu pracować. Jeżeli chodzi o smarowanie płytek, no to tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, ściana idzie grzebieniem szóstką, a płytki są smarowane grzebieniem dziesiątką. Tak po prostu tutaj to rozwiązałem. Ściany w miarę proste, gdzie nie, gdzie tam uciekało skąto, musieliśmy się troszeczkę poodsuwać, ale w miarę tak naprawdę to wszystko fajnie wyszło i nie było tragedii, jeżeli chodzi o te ściany tak naprawdę. I teraz tak, ostatnio w filmie też wspominałem o gwiazdkach, tak my na nie mówimy, czyli o tych krzyżykach takich z różnymi wymiarami. Powiem Wam szczerze, to jest bardzo fajna sprawa, ja muszę sobie je zamówić, bo naprawdę się przydają. Wymiary od milimetra do 3 mm akurat, czyli tak naprawdę jedna gwiazdka załatwia Wam 3, że tak powiem, grubości krzyżyków. Według mnie one są wielorazowego użytku, tutaj chłopaki akurat też mieli u siebie skrzynce, dlatego je wykorzystałem. Najważniejsze jest dla mnie to, że narożnik jak składam, no to jeżeli tam włożyłbym na przykład mniejszego klina, czy nawet no jakiegoś tam mniejszego krzyżyka wąskiego, no to podczas wysychania tego kleju, klej ma jakiś skurcz zawsze, prawda? I może delikatnie wciągnąć i czasami miałem takie sytuacje, że te narożniki się po prostu odłupywały. Taka jest siła skurczu tego kleju, że po prostu płytki są dociągane do siebie. Jeżeli mamy bardzo wąski klin tak naprawdę, który no, wysoką, dużą siłę no, na ten narożnik wywołuje, no to po prostu narożniki się odłupywały, a tego prawda nie chcemy, bo później są nerwy, trzeba płytki jakoś tam, nie wiem, czarować, ratować albo po prostu wykuwać, jeżeli to wyłupanie jest dosyć duże i no, wklejać na nowo niestety, tak?
Tak więc tak to wygląda i tutaj widzicie też narożnik na gabelicie również ustawiony na te gwiazdki. Tutaj akurat było też troszeczkę rozmierzania, no bo tak jak widzicie tutaj ten dół schodów wytynkowany, no tak jak jest wytynkowany, no my umówiliśmy się z Wojtkiem, że wykonujemy mu płytki, a już niestety na gładzie czy na jakieś tam, nie wiem, sufity w tych pomieszczeniach, no niestety nie starczyłoby nam czasu, bo to tak naprawdę, żeby zrobić sufit w gładzie, no to potrzebujemy kilka dni po godzinie, tak? Jakieś pierwsza warstwa, druga, gruntowanie, malowanie i to wszystko po prostu roboty mało, ale czasowo schodzi dużo. Tutaj widzicie, czym docinaliśmy płytki i powiem Wam szczerze, że nagram, wydaje mi się, odcinek o tej maszynce, dostałem ją na testy. To jest maszynka Verteca z automatycznym posuwem i powiem Wam szczerze, mega petarda. Nagram o niej film po prostu, bo no, nie opowiem Wam o niej w minutę czy we dwie, bo po prostu no, trzeba jej poświęcić troszeczkę więcej uwagi. Jeżeli chodzi o szlifowanie elek, no to tak jak widzicie, no, tutaj elka ma dosyć małe wycięcie. Dopuszczam takie elki ja osobiście. I szlifuję z ręki wszystko, tak? Czyli na maszynce na wodę, no, wycinamy kąt, tak? Równiutko, żeby był co do milimetra. Następnie szlifuję tarczami do gresu pod kątem, no bo na maszynce już się tego nie da raczej zrobić. Dopracowuję sobie padami polerskimi oraz po prostu kosteczkami do wykańczania krawędzi. Zresztą linki macie w opisie, możecie sobie zobaczyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o te elki, no to przypomnę, z poprzedniego odcinka Wojtek też nam zadał pytanie, dlaczego nie ma elek właśnie na ścianie okiennej, na tej różowej płytce w łazience na piętrze. No tak jak mówię, no jeżeli elka ma małe wycięcie, to ja po prostu dopuszczam, raczej unikam elek typu na przykład, nie wiem, 15 na 15 cm z płytki, załóżmy, nie wiem, 60 na 60, no to raczej takiej elki nie wykonuję, bo to na 90% pęknie i to tak naprawdę nie jest wina płytki, tylko wina po prostu podłoża, tak? Podłoże jakieś tam maruchy, wiadomo, no i po prostu... Jeżeli postawicie elkę przy ścianie wyciętą, ona może sobie stać rok, dwa, trzy, pięć, nic się nie stanie. Jeżeli ją przykleicie na podłogę, te wylewki na podłodze są na styropiany, one się delikatnie ruszają, jakieś ruchy, naprężenia, futryna Wam przychodzi, dociska tą płytkę, no i wtedy pojawia się pęknięcie. I w sumie tyle. I teraz tak, najważniejsze tutaj akurat, jeżeli chodzi o wycinanie geberitu, najważniejsze jest branie wymiarów od punktów stałych, tak? Czyli po prostu nie jakieś tam przypadkowe rozmierzanie i tak dalej od brzegów płytek, po prostu to, co już Wam się nie ruszy w tej łazience, typu ściana i podłoga, no to od ściany i podłogi bierzecie sobie po prostu wymiary. I wycinacie. Wycinam szlifiereczką Boscha, bardzo fajne narzędzie, polecam Wam każdemu, to jest po prostu, nie wygląda tak fajnie, bo ona jest taka mała, można by sobie pomyśleć, że to jest tak dla majsterkowiczów, ale powiem Wam szczerze, że robi robotę właśnie przy takich małych wycięciach i daje sobie radę. Jeżeli chodzi o koronki do gresu, no to używam tutaj koronek Verteca, również macie linki w opisie, koronka 6 i 35 mm. Jeżeli chodzi o otwory na szpilki w gebericie, no to również wycinam większe, nie bawię się tam w jakieś, nie wiem, koronki 20, to i tak będzie zasłonięte, tak więc tego nie będzie widać, a szlifowanie i, że tak powiem, no, wycinanie na styk i później poszerzanie tego otworu, bo Wam szpilka nie chce wejść, no to dla mnie to się troszeczkę mija z celem. Wyróbcie jak chcecie, ja po prostu robię po swojemu, tak samo jest z otworem na gebericie, ja po prostu wycinam kwadrat, bo jest mi wygodnie, nie wycinam żadnych tam kółek i tak dalej, bo według mnie nie ma sensu, i tak przychodzi miska wisząca i to wszystko zakrywa. I teraz tak, ostatnio na grupie Remont4U było też bardzo ciekawe pytanie, czy polecam
czy ktoś poleca właśnie tyczkę Boscha zapierającą się o sufit i podłogę właśnie z uchwytem na laser. Tą tyczkę widzicie w tle i powiem Wam szczerze, że ta tyczka według mnie jest lepsza od statywu. Statywu nie postawicie tak wysoko, no zależy oczywiście jaki statyw, tak? Ale nie ustawicie go na wysokości na przykład, nie wiem, 2,40, tak? Bo chcecie na przykład dociąć płytkę nad drzwiami. Widzicie, że ten statyw, ta tyczka jest zaparta gdzieś tam w rogu. Ona mi w ogóle praktycznie nie przeszkadza w pracy, tak jakby jej nie było. Jeżeli bym w takiej wąskiej łazience rozstawił sobie statyw, no to powiem Wam szczerze, no byłoby dosyć ciasno, obijałbym się tak naprawdę o niego, później bym się denerwował, żebym nogą go ruszył, on by się przesunął, no takie słabe tematy, powiem Wam szczerze, przerabiałem to i doszedłem do wniosku, że ta tyczka no po prostu daje radę, tak więc ja jej używam, polecam każdemu, również tam na grupie Remont for You, na którą Was serdecznie zresztą zapraszam, możecie dołączyć, link macie w opisie, też polecałem tą tyczkę, tak więc no i w sumie to tyle. Czasami, tak jak widzicie, posiłkuję się systemem chińskim do poziomowania płytek. Czasami jak tam właśnie no, jakiś klips z Raimondi czasami mi pęknie podczas zaciskania, no to już go później nie włożę pod spód, a taki system chiński, ten skręcany, można zawsze dołożyć i nie ma z nim problemów. Tak więc zawsze gdzieś tam w skrzynce mam jakąś paczkę 100 sztuk czy tam 50 sztuk i po prostu w razie potrzeby dokładam sobie ten system chiński, no tak jak widać zresztą na załączonym obrazku, i on mi ratuje, brzydko mówiąc, tyłek. Zresztą powiem Wam szczerze, że zastanawiam się nad przerzuceniem się na system do poziomowania Kubali, bo dużo też moich kolegów zamiast Raimondi wybiera Kubale i mówią, że te klipsy nie pękają. Już bardzo dużo słyszę właśnie takich opinii. Muszę sobie spróbować przetestować ten system Kubali, zobaczyć właśnie jak on funkcjonuje, czy faktycznie jest taki dobry jak oni mówią. I ważne jest, jeżeli na przykład też macie płytki polerowane, tak, szkliwione, czy polerowane na wysoki połysk, uważajcie z systemami do poziomowania, bo możecie sobie porysować płytki. Stosujcie podkładki systemowe do tych systemów, zarówno Raimondi, jak i Kubala, czy jakieś tam inne, no porządne systemy mają takie podkładki. Uważajcie na to po prostu, bo też nieraz mieliśmy takie sytuacje, że zapięliśmy właśnie klina. Ten klin był no, już gdzieś tam ubrudzony w kleju, jakiś tam paproszek się pod spód dostał i po prostu były rysy na płytkach. Później były nerwy, coś trzeba było z tym zrobić, próbowaliśmy to jakoś tam polerować i tak dalej. No, płytki w fabryce są polerowane kamieniami, które się kończą na gradacji 6000, czyli wy tak naprawdę no, jest słaba szansa, że odtworzycie fabrykę na budowie. Tak naprawdę jest to no, praktycznie niemożliwe, tak? Tak więc należy na to uważać. No i w sumie tyle, no, dochodzimy już do końca tutaj tej łazieneczki, obklejam sobie futrynę, tutaj akurat są drzwi ukryte, tak zwane, czyli one się licują ze ścianą, tylko że tutaj akurat z drugiej strony. Według mnie no fajnie to wygląda, ale niestety trochę rzeźbienia było z tymi narożnikami, bo bardzo dużo było szlifowania. Tak naprawdę Marcin z firmy Leather Pro, też link do ich Instagrama macie w opisie, możecie tam dać chłopakom followa jakiegoś. Marcin praktycznie całe dnie siedział na tej maszynce i docinał, szlifował, polerował, a ja kleiłem z Piotrkiem tak naprawdę. W sumie tyle. Kończę, jeszcze kilka słów na koniec. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w jakichś kolejnych odcinkach i przy jakichś kolejnych fajnych projektach. Trzymajcie się, na razie. No i co moi drodzy, praca na wyjeździe u Wojtka w Gliwicach powoli dobiega końca. Niestety powiem Wam szczerze, że nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego. Za chwilkę zrobię tutaj taki obchód na zakończenie i pokażę Wam, co zostało do zrobienia. No i w sumie tyle. Tak więc jestem w górnej łazience, obrócę kamerkę, pokażę Wam, jak to wyszło i co tutaj jest jeszcze do zrobienia. Więc tak. Mamy wszystko zafugowane, praktycznie no już na gotowo. Niestety zabrakło czasu na silikon do wanny, wokół wanny, bo dzisiaj jest sobota, mamy 11:50, chcemy jechać też do domu, bo
no już rodzina czeka i tak dalej. Został tutaj silikon do wanny oraz oczywiście no, toaleta z przyciskiem. Tutaj z Wojtkiem ustaliliśmy, prawda, panie Wojciechu? Ustalaliśmy, nie wiem jeszcze co, więc... Tak, nie, no że toalety zamontujemy sobie, jak tutaj stolarz wszystko ogarnie tak i tak jest. Dalej, i tak dalej, ale no też uznaliśmy, że nie ma sensu na siłę tutaj czegoś robić, bo i tak wracamy. Bateria jest założona, tak jak widzicie. Tu ale tu masz, nie wiadomo, gdzie jest ciepło, gdzie zimno, po, nie? Po lewej zawsze masz ciepło. Po lewej ciepło, lewej ciepło, prawej zimno, ale nie ma żadnych... Nie ma oznaczeń. Czy są? Nie ma, nie widzę. No nie, no jest tak zgodnie z instrukcją. Oho. Bateria fajnie wygląda. I co, jak ciągnę? Nie. Jak naciskasz, to... To leci z tego. Tak, to leci z, leci z prysznica. No moim zdaniem też całkiem spoko. No. Taka klasyczna, ja to gdzieś w fotelu widziałem, wiesz? Ja mówię, kurczę, jak w fotelu to jest, to musi być dobre. Tak, tak. Znaczy, wiesz, no tu przede wszystkim, wiesz, w czyszczeniu jest okej, tak? No bo nie masz tych zakamarków za baterią. A to myślisz, że co, taki silikonku chyba trzeba będzie, nie? A, no co, rusza się? No, gdzie no bo, a widzisz, no to trzeba to, no, to skleić, bo my to żeśmy silikonem tu wszystko pouszczelniali, nie? Aha. Tak, żeby... Ale coś trzeba będzie dziubnąć, żeby to się usztywniło. A tak, no. Będą... No coś tam może wkleimy następnym razem, no. Będziemy, nie? Czyli no wszystko mamy zroporobione. Tam półeczki, tu szafeczki. Tak. No polecam. Polecasz ekipę, tak? Polecam ekipę, oglądajcie, subskrybujcie ten kanał, zostawcie lajki i napiszcie, co wam się w tej łazience podoba. Ja chętnie poczytam te komentarze, jak macie pytania, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej, no to ja jako inwestor i prawie pół projektant tej łazienki mogę wam na wszystko odpowiedzieć. No na pewno powiem ci, już to wspominałem też u ciebie na filmie, że tutaj ktoś twierdził, że toaleta będzie za blisko no wanny, tak? No ale... jest blisko, tak, ale jest wszystko wymierzone, ona, wiesz, zmieści się, tam będzie jeszcze 20 cm luzu, czyli tak naprawdę w normie, nie? A po grubszej imprezie można... No tak, ale weź miał parawan, to żeby sobie na parawan nie narobił. Ale chcę przysnąć, w sumie rację, nie powiedziałem o tym parawanie. A trzecia rzecz, że na przykład kran wygląda, że jest bardzo nisko, no tak stoimy, mówię, co, tak mam mieć... No ale wyobraź sobie, że góra umywalki będzie gdzieś na około 85, no płytka ma 60, czyli to jest połowa płytki. Czyli umywalka będzie jeszcze trochę niżej, a pamiętaj, że ona ma jeszcze wgłębienie. Tak, ale ja byłem teraz u siebie w domu i mówię, muszę to sprawdzić. No. I patrzę tutaj do paska. Patrzę w domu to samo, tylko że tam jest umywalka, szafka, to inaczej się po prostu te ręce... Czyli nie daliśmy ciała. Nie, nie daliśmy ciała, więc można być rączki. No. Dobra, i tyle. Zejdę jeszcze na dół, pokażę wam, jak ta dolna łazienka wygląda, na jakim jesteśmy etapie i spadamy do domu. A dolna łazienka wygląda w ten sposób, że wszystkie płytki są już ułożone. Brakuje silikonów, bo tutaj dopiero Piotrek skończył fugowanie, mam jeszcze świeże fugi, wszystko jest mokre. No nie zrobimy dzisiaj silikonów, a nie będziemy siedzieć, czekać, patrzeć sobie w oczy, aż to po prostu będzie wyschnięte. No i tak to wygląda. Tutaj my nie gipsujemy, tu jakiś tam gipsiarz musi sobie to pouzupełniać. Tak to wygląda. No było dużo takich szlifowań, zobaczcie, wszystko poszlifowane ładnie do kąta, powyprowadzane narożniki, kąty, wszystko elegancko. Dużo, dużo roboty. Powiem wam szczerze, że w tej małej też było sporo roboty. No i tyle. Elka, wycięte półeczki, ładnie. Tak, dopuszczam takie elki, jeżeli tu jest dużo ciała z tej strony i z tej strony, to dopuszczam takie wycinanie kształtów wewnętrznych, bo... No bo w sumie tyle, nie? Dobra, to by było na tyle. Baterie założone. A, jeszcze bidetkę wam pokażę. Bidetka też, zobaczcie sobie, założona. Także to tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Przyjadę tutaj do Wojtka jeszcze na montaże. To pokażę wam, jak te łazienki wyglądają na gotowo. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.